to co to za kartka? To życzenia od redaktora Tomka. Kasper, wyciągnij czerwoną soczewicę. Do malowania jajek? Nie, do niespodzianki. Zrobimy wege pasztet świąteczny i zobaczymy, czy się zorientują, że nie ma tam ani grama mięsa. A w ogóle jakieś pisanki na święta będą? Dla mnie mogą być same jajka bez skorupek. No jasne, że będą. Staw wodę, to je ugotujemy. Proszę. A ile tych jajek mam wstawić? No właśnie, ile. Może zapytamy panią ekspertkę. Przy świątecznym śniadaniu można spokojnie spożyć 2-3 jajka, ale najlepiej bez dodatku tłustych sosów i majonezu. W codziennej diecie za rozsądne przyjmuje się spożycie 7 jaj tygodniowo, czyli średnio jednodziennie. Warto przyjrzeć się też dodatkom do jaj i sałatek i wybrać jogurt zamiast majonezu oraz śmietanę o mniejszej zawartości tłuszczu. Dzięki temu możemy czasem prawie dwukrotnie zredukować kaloryczność przygotowywanych dań. Powalczyć o kalorie możemy także w ciastach, zmniejszając ilość dodanego cukru, tłuszczu czy używając chudego twarogu. Do świątecznych dań z łatwością można przemycić także warzywa. Zamiast pasztetu mięsnego przygotować pasztet na bazie warzyw. No dobrze. Aniu, Natalko, spróbujcie naszego specjalnego pasztetu. Jakieś delikatne mielone mięso? Nie mięso. Królik. Coś delikatnego, ale smak ma intensywny. Króliczki są do głaskania. Pasztet jest z soczewicy. To ja się na to w pełni zgadzam. No, doskonały. No, to zrobiliście nam święta z niespodzianką, chłopaki. Tak.